Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Augustowa, no w pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować, że tak tłumnie przyszliście na moją prezentację. Naprawdę jestem w pewnym sensie wzruszony. Nie wiem, czy będę w stanie poprowadzić tą prezentację, ale jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Jeszcze raz witam serdecznie. Nazywam się Wojciech Jerzy Szczudło i jestem kandydatem na burmistrza Augustowa. Spotykamy się dzisiaj w miejscu historycznym na turystycznej mapie Augustowa. Ten budynek, to miejsce, oficerski jacht Klub Pacyfik, to był symbol odradzającej się II Rzeczypospolitej. To w tym budynku przebywały znakomite osobistości II Rzeczypospolitej. To jest perła architektury Augustowa. Na pewno się Państwo zastanawiacie, jak to się stało, że zdecydowałem się kandydować na stanowisko burmistrza Augustowa. Oczywiście prowadząc swoje życie zawodowe, nie tylko tutaj w Augustowie, na Suwalszczyźnie, ale też, co nie jest tajemnicą, na Warmii, zawsze wracałem do Augustowa. Zawsze tęskniłem za moim rodzinnym miastem. To tutaj rozmawiałem z mieszkańcami, z moimi przyjaciółmi, moją rodziną, koleżankami, kolegami z lat szkolnych. Rozmawialiśmy wielokrotnie na temat problemów mieszkańców Augustowa, na temat tego, co zmieniło się w naszym mieście i to, co w przyszłości moglibyśmy wspólnie zmienić. Wychowałem się w Augustowie. Urodziłem się tu 44 lata temu. Tutaj ukończyłem szkołę podstawową numer 5 na Borkach. Następnie edukację rozpocząłem w drugim liceum ogólnokształcącym w Augustowie. Z sukcesem ją zakończyłem. Niestety, tak jak to w życiu bywa, często dokonujemy wyborów. Po zakończonej edukacji swoje kroki skierowałem na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyłem wyższe studia prawnicze. Jestem również absolwentem szeregu studiów podyplomowych, między innymi z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, profilaktyki społecznej, resocjalizacji w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, jak również jestem absolwentem europejskich studiów specjalnych w Centrum Studiów Europejskich imienia Jeana Moneta w Toruniu. Oczywiście po ukończonej edukacji, jak każdy młody człowiek, nie miałem zbyt dużo funduszy na start w dorosłe życie. Udałem się na krótką emigrację do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowałem fizycznie. Jednak tęsknota za krajem spowodowała to, że chciałem tu wrócić. Wrócić również do swojego rodzinnego Augustowa. Lata były trudne. Rynek pracy nie rozpieszczał nas. W 2004 roku wstąpiłem w szeregi służby więziennej. Przechodziłem różne szczeble kariery zawodowej. Byłem m.in. kierownikiem działu kadr, zastępcą dyrektora, dyrektorem, m.in. dyrektorem aresztu śledczego w Suwałkach. A od ponad 2 lat jestem jeszcze dyrektorem okręgowym służby więziennej w Olsztynie. Nadzorowałem 18 jednostek penitencjarnych zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego i województwa warmińskiego. Jest to niezwykle trudna i odpowiedzialna praca. Ale w życiu każdego człowieka nadchodzi taki moment, że musimy podejmować decyzje. Zdecydowałem się przejść na emeryturę i wrócić do swojego rodzinnego, kochanego Augustowa. Chciałbym zmienić to miasto na lepsze. Mój program wyborczy będzie opierał się na 4 zasadniczych filarach. Po pierwsze społeczeństwo, czyli każdy mieszkaniec Augustowa. Po drugie turystyka, bo to jest atut tego miasta. Po trzecie gospodarka i inwestycje. Musimy inwestować w nasze miasto, aby rozwijało się, aby nasze dzieci godnie mogły tutaj żyć. I oczywiście na końcu, chociaż tak być może nie powinno, edukacja i sport. I wróćmy do pierwszego filaru mojego programu wyborczego, czyli społeczeństwa.
Proszę sobie wyobrazić, że w 2024 roku mamy mieszkańców Augustowa, którzy w swoich domach, mieszkaniach nie posiadają centralnego ogrzewania. Muszą wiadrami nosić węgiel do pieców kaflowych. Dlaczego tak się dzieje? Będę chciał to zmienić. Będę chciał podnieść komfort życia tych mieszkańców. Nie może tak być. Mamy XXI wiek. Są również ulice w naszym mieście pozbawione sieci wodociągowej. Zmienimy to, poprawimy to. Zrobię wszystko, aby podnieść komfort życia mieszkańców. Powtarzam to po raz kolejny. Kolejnym filarem mojego programu wyborczego jest turystyka, czyli atut naszego miasta. Niedaleko stąd, jak na drugim brzegu Jeziora Białego, mamy plażę Dąbek, zaniedbaną i zapomnianą. Między innymi tam spędzałem każde wakacje, będąc w wieku szkolnym. To była piękna plaża z piękną infrastrukturą. Będę chciał odbudować plażę Dąbek, zrewitalizować to miejsce, aby mieszkańcy Augustowa, w szczególności mieszkańcy Koszar i Lipowca, mogli godnie wypoczywać w okresie letnim. Ale turystyka to także nasz wyciąg nart wodnych. Pierwsza tego typu inwestycja w kraju, otwarty w 1999 roku. Niestety nie spełnia standardów europejskich. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie wyremontowany, ale zależy mi na tym, aby w Augustowie organizować imprezy sportowe o charakterze międzynarodowym właśnie na tym wyciągu. Naprawdę jestem pasjonatem nie tyle może pływania na nartach wodnych, co wakeboardu, czyli pływam na desce. Znam różne wyciągi do tego typu uprawiania sportu w Polsce. Wiem, jak funkcjonują i wiem, że mogą na siebie zarabiać. Kolejnym filarem, o którym chciałbym powiedzieć w ramach mojego programu wyborczego, jest gospodarka. Obecny burmistrz bardzo chwali się tymi wszystkimi inwestycjami, które miały miejsce w Augustowie. To prawda. Zmienione zostały ulice, chodniki, infrastruktura drogowa, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast zapomina o tym, skąd te fundusze wpłynęły do budżetu miasta. Jest wśród nas radny Sejmiku Wojewódzkiego, Paweł Wnukowski. Doskonale wie, skąd te pieniądze znalazły się na te inwestycje. Warto o tym pamiętać. I kolejny filar mojego programu wyborczego to jest edukacja i sport. Jak to się stało, że w 30-tysięcznym mieście, jakim jest Augustów, mamy tylko jeden żłobek? Jak mieszkańcy mogą wracać na rynek pracy, zwłaszcza młode małżeństwa, kiedy ich pociechy pozostają bez opieki? Wybudujemy kolejny żłobek dla naszych dzieci, aby żyło się w Augustowie lepiej. Z tego miejsca chciałbym także podkreślić, że jestem kandydatem bezpartyjnym, niezależnym. Nie jestem absolutnie uprzedzony do nikogo. Będę współpracował jako burmistrz z każdym środowiskiem i z każdą organizacją społeczną, ze wszystkimi osobami, które będą chciały zmienić nasze miasto na lepsze. Warto o tym pamiętać. Niektórzy pytają, dlaczego Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość? A właśnie dlatego, że wartości prawicowe są mi bliskie. Chociaż podkreślam, że jestem kandydatem niezależnym. Nigdy nie byłem zawodowym politykiem. To miasto jest dla mnie najważniejsze. Kocham Augustów. Mam nadzieję, że będzie lepszym miastem. Mieszkańcy tego miasta są teraźniejszością, a Augustów jest przyszłością. Nowy burmistrz, lepszy Augustów.